Psychologia w zarządzaniu to bardzo interesująca propozycja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, łącząca dwa ważne elementy. Psychologia, czyli praca z człowiekiem, pomoc człowiekowi oraz zarządzanie. Myślę, że bardzo przyszłościowy kierunek, ponieważ jest tak naprawdę, podejrzewam, jednym z nielicznych, którzy oprze się wszechwładnej w tej chwili cyfryzacji, ponieważ w dalszym ciągu odwołuje się do tego, co będzie istotne w pracy, współpracy człowieka z człowiekiem. Myślę, że menadżerowie, którzy kończą ten kierunek studiów, studenci po tym kierunku będą w stanie znaleźć zatrudnienie w różnych miejscach, szczególnie w działach personalnych, ale nie tylko. Szczególnie teraz, w sytuacji pandemii, kiedy ludzie przenieśli pracę do domu, firma musi też zacząć ogarniać nie tylko miejsce pracy i środowisko pracy, być nastawiona nie tylko na wyniki, ale też na to, aby zapewnić pracownikowi, człowiekowi dobrostan. Psychologowie, specjaliści, którzy skończą ten kierunek studiów, będą z pewnością bardziej wrażliwi i bardziej wyczuleni na wszelkie sprawy związane z relacjami międzyludzkimi, bo wszystkiego możemy się nauczyć. Do wszystkiego możemy się przygotować, do obsługi komputera, do obsługi programów komputerowych, ale będzie bardzo trudno przygotować się do pomocy i do pracy człowiekowi. Większą wagę będziemy przywiązywać do dobrostanu naszego, ponieważ tylko to jest w stanie nam zagwarantować pewną efektywność i jakieś funkcjonowanie. I tutaj takie osoby właśnie po tym kierunku, po psychologii w zarządzaniu, będą być może uwrażliwiać swoich przełożonych, z czasem być może będą też i szefami wrażliwymi właśnie na ten obszar funkcjonowania człowieka. My o nim trochę zapomnieliśmy przez poprzednie lata, bo nam się wydawało, że zarządzanie to przede wszystkim proces makro-mikroekonomiczny, to są finanse, to są różne rzeczy tego rodzaju, a tu nagle okazuje się, że jeżeli przyjąć, że najważniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie, trzeba o tych ludzi zadbać. Po to będą potrzebni nam psychologowie. Dlatego ten kierunek, myślę sobie, on został zaprojektowany znacznie wcześniej niż przed pandemią, kilka lat wcześniej, ale teraz szczególnie będzie on potrzebny. Nazywam się Dorota Dominik i jestem dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie. Oprócz tego jestem zawodowym mediatorem, jestem też wykładowcą, nauczycielem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Mam nadzieję spotkać Państwa w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zajęciach na kierunku Psychologia w Zarządzaniu.